W pierwotnym planie budżetu na ten rok burmistrz zaplanował podwyżki płac dla pracowników Urzędu Miasta. Podczas uchwalania tego finansowego planu większość radnych pozostających w opozycji do burmistrza zmniejszyła ogólną kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia o 700 tysięcy złotych. Wciąż utrzymując, że pieniędzy na podwyżki starczy i mogą być one nawet wyższe niż 10%. W projekcie budżetu, który pan burmistrz przedstawił radnym, zaproponował podwyżki rzędu 16%. Zostały uchwalone na poziomie 11,9%, więc zawsze można było, czyli już od stycznia, można było podwyżki w stosunku do pracowników urzędu dokonać w wysokości tej obiecanej i deklarowanej przez radnych na sesji tych 10%. Innego zdania jest burmistrz, który od początku przekonywał, że pomniejszone środki na wynagrodzenia nie wystarczą na podniesienie pracownikom pensji. Mowa tu o około 106 zatrudnionych w Urzędzie Miasta, którzy mieli obiecane podwyżki od stycznia. W efekcie pracownicy zamiast do burmistrza swoje prośby o podwyżki kierowali do radnych. Nie było w tamtym budżecie na miesiąc po uchwaleniu przez Radę tego jakby projektu budżetu, nie było w nim przewidziane szansy na wzrost wynagrodzeń 10%. Liczmy, pani sekretarz przedkładała wyliczenia, pani skarbnik przedkładała wyliczenia, pokazywała jasno, jakie są realne wzrosty, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Sprawę rozwiązała uchwała, którą podjęli na ostatniej sesji radni. Zgodzili się na zaproponowaną przez burmistrza zmianę w budżecie i przeniesienie 480 tysięcy złotych do działu wynagrodzeń. I ta kwota, zdaniem burmistrza, powinna wystarczyć, by pokryć wszelkie kadrowe wydatki na ten rok.